Witam na 8 odcinku Assassin's Creed Revelations Remastered na PS5. Za nami kolejne wspomnienie Desmonda i wracamy do gry. Czemu mam zabić tchórzliwego kapitana? Zadanie, dobra. Yusuf, co masz tutaj dla mnie? A pleasant surprise, Ezio. We should trade stories if I'm not dead by this time tomorrow. Is there a chance of that? We learned that the Byzantines are planning to infiltrate Topkapı Palace now that Prince Suleiman has returned from his Hajj. If they do strike, it will be tonight at a cultural exposition the prince has organized. So what is our plan? Kardeşim, this is not your fight. No need to snare yourself in the Ottoman affairs. The Byzantines found a key beneath Topkapı Palace, and I would like to know how. Ezio, we want to protect our Şehzade, not interrogate him. Trust me, Yusuf. Just tell me where to go. Topkapı's main gate. We plan to dress as entertainers and walk right in. I will find a disguise and meet you there. Ja, to jest kapitalne zadanie. Książęcy bal. Templariusze chcą przepuścić atak na osmańską rodzinę królewską. Dołącz do Yusufa. Broń Osmanów i pozyskaj ich zaufanie. Dotrzyj do pałacu Topkapı przed Yusufem. Muzyczka. Myślę, że oni są przede mną, to jak ja mam ich prześcigać? No, świetnie. Genialna zagrywka, naprawdę. Już wszystko przegrałam. A tam była drabina. O, dobra. No, już nie mam szans. Can't be all there, that one. No świetnie, Ezio, naprawdę, naprawdę nienawidzę zwisów. Nienawidzę. A tego trzeba załatwić. No szybciej! Ale ty masz tempo szachisty. Kretynie! Ej! Trzeba się tu złapać! Rany boskie. No kretyno, naprawdę. Wszystko przegrałam. A teraz dotrzyj. Co ten minstrels from Italia. I am going to enjoy this. Powal kilku. A jak ja użyję asasynów do tego? No, Ezio, czemu mi nie chcesz na to wleźć? No
mam dostęp tych asasynów, ale nie. Dobra, trzeba wskoczyć w to sianko tutaj. Jak ja mam ich załatwić teraz? Uwalenie minstrele. Nie mogę ich zabijać. Nie, 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 nie. Zaraz, zaraz. Aha, w ten sposób. Mam ich przenieść, dobra? No przenoś ich! To się robią. Jak porzucenie, dobra. Justicja, justicja, to będzie fajne zadanie. Dance and sing till gods fall down and the moon comes out to play. Na jeden cios leżą. No, śpijcie sobie. Zbieramy. Gdzie ty zanosisz? Boże, a tam janczarze stoją, a ja za nimi sobie przychodzę z ciałem, gdzie mogę? Coś pięknego. Kapitalne. Teraz jak ja mam? Ja nie chcę od nowa. Jak ja mam niezauważenie teraz przejść? I know that man. Lying low here, Arkadash. No i zostałam wykryta. I trzeba od nowa. Zanim ktokolwiek zauważy, ci niech przelezą. A to będzie fajne zadanie, naprawdę. Dobra, bierzemy. No bierz! Asasynie, gdzie ty go niesiesz? Tutaj. I look ridiculous. I feel ridiculous. My blade is too conspicuous in this outfit. Are you armed? This is a deal. You mark the targets, and we will take them out. You know how to play that thing? I learned a few chords when I was young. When were you ever young? Pięknego. I teraz tak, idź do najbliższej bramy i przejdź na dodatkowy dzień, w ogóle jak Ezio wygląda, jak się porusza. To jest kapitalne. I teraz, jak ja mam grać? Co ja mam tu przycisnąć? Teraz trzeba tych przekonać. This courtyard is closed to the public. Turn around and start walking. Perdonate, buon signore. We are this evening's entertainment. Any old girls that can carry an instrument around, get lost. Naciskaj, dobra? Oh, the beauties of Firenze. Can you sound like a dying cat.
Beware the girls of Roma, lest fire you. What is this? Where, Batson? I am a tagless minstrel. I sing off key for coins. What if are you doing? If you spot me in the street, please kick me in the loins. Pekala, go in and bother the guests with that noise. No, dzięki. Możemy iść. Kocia muzyka się przydała jednak. Teraz, jak to było? W roku Orła ja teraz nie mam. Ale przynajmniej mam, wiem, gdzie mam iść, dobra? Graj. Cesare, o Cesare. A man of great depravity. Believed himself immortal till he had a date with gravity. O, w końcu mogę. A minstrel's song I've heard them say brings maidens by the score. But luck deserts me when I play. They hasten to the door. Oh, Anam, çok güzel dans ediyorsun. Jak mam go załatwić? Przejdź do wskazanego punktu, aby asasyn nie... Dobra. Co mam robić? No one understands my plight. The life of a musician. Singing for impatient. Yusuf, załatwiłeś go! Pięknie! Jedziemy dalej. Venezia's grim doge, a fierce and evil man, was just a trifle red of face when I upset his plan. I'm dressed up like a jester. I act the fool and mime. All the actions of those I curse and run down all the time. I sing in Italiano, you understand no word. But my Greek is non-existent and my Turkish is absurd. This courtyard is clear, but I do not see Prince Suleiman. Follow me. Fair Lucrezia could not sate her appetite. But I suspect she would be fine with two or three more brothers. Now this is a celebration. Suleiman, the Sultan's grandson and governor of Kefe. And he's only 17. We met on the ship. He told me he was a student. And who is that? His uncle, Shehzade Ahmed, the Sultan's favorite son. He is grooming himself for the Sultanate as we speak. Sherefe, Salon is up. Come, we have more Byzantines to find. Thank you for coming. Jest. Ja mam go załatwić? To ona jest zabójcą i teraz ja mam zrobić? Proud Romagna's Iron Lady, a rose of tempered steel, could raise the ardor of a corpse and teach a soul. Aha. Dobra. Ale nie wiedziałam, co ja mam tutaj zrobić. Ani nie było przycisku przywołać asasyna. Sorry. Thank you for coming.
sağ, sonra tekrar sağ, sonra tekrar sağ. Beni buraya dönmüş olursun. Meydanı bulduğunda sağa dön, sonra sor. Sağ, sonra tekrar sağ. Kamera tak tutaj ułatwia, że szok. I sing in Italiano. You understand no word. But thank you for coming. My Greek is non-existent and my Turkish is absurd. My Turkish is absurd. We should speak soon. A minstrel's song I've heard them say brings maidens by the score. But luck deserts me when I play. They hasten to the door. Hayırlı akşamlar. I hope you are enjoying yourself. Dobra. Tutaj mechanika w tym zadaniu, które jest naprawdę kapitalne, pozostawia wiele do życzenia. I na przykład jak grałam pierwszy raz, to strasznie mi to szło. A to jeszcze na klawiaturze w szczególności. O Scantinie, I beg you, let Byzantium endure. Constantine's corpse would turn, had not Stamboul the cure. Vieri, O Vieri, yes, he of Pazzi fame, was just as mad as his old man, and he did just the same. No one understands my plight, the life of a musician. Give your family my regards. For impatient men, it's under no condition. Suikastje, suikastje! Clear the courtyard! Sezade Suleiman, take cover! Follow them! Ezio! Zabij ostatniego templariusza, niż ten stał się zbliżyć. Ale gdzie ja mam iść? Gdzie jest? Nie ma co jak mandoliną. It is a relief to see you again. Mio bel menestrello. Did I say that right? Well enough. I hear you are a governor, too. Is there anything you do not do? I do not talk to strangers. Oh. I am Suleiman. Ezio Auditore. Shazadem, are you injured? Who is your captain, soldier? Tarek Balete. He is away on an errand. Clear this body and send the guests home. Then summon Tarek to the divan. Başüstüne, Shazadem. Tarek Barlete is a captain in the Janissary Corps, the Sultan's elite soldiery. They guard the Sultan, but not his family. Not very well, evidently. Ezio, do you have some time to spare? I would like your opinion on something. I will, once I change out of these rags. Güzel, meet me when you are ready. No pewnie, że nie 50%, ale egal.
O, mamy dwa znaczniki na mapie. Tu jest zadanie Sulejmana i to nam popycha fabułę. Ale też wspomnienie Sofii się pokazało. Ale ja go nie widzę tutaj, tylko widzę je na minimapce. Dlaczego? Dobra, ale my mamy jeszcze coś do zrobienia. I my teraz idziemy do Piri Rice'a, uczymy się kolejnych bomb. A i tak pozostanę przy Bieluniu i tutaj widzę, a tam nie widzę. Dobra, Piri Rice, teraz idę do ciebie. Sulejman zaczeka. Kowal, może Kowal ma coś ciekawego. Naprawa. O tak, skórzane nagolenniki, które wyglądają na srebrne, ale nieważne. O, nic dobrego. Amunicja, bełty. Dobrze. I do Piri Rice'a. I będziemy uczyć się nowych bomb. Tak pięknie mi przecież idzie ten zamysł. I teraz to. For 10 months I have been working on a new map for Beazit. But he is old. And I'm a perfectionist. Perhaps the next Sultan will appreciate my efforts. Well, how can I help you, Ezio? Smoke signal bombs. How do they work? You must know the old saying. Where there is smoke, there is fire. These bombs play off that idea. Creating a thick plume of smoke to trick city guards into believing a fire has started. These bombs are quiet, however, so only those who see the smoke will be lured away. Sato, I will give it a try. Piri Rice, wabik dymny. Naucz się używać wabiku dymnego, zabijając osmańskiego kapitana, który sprzedaje informacje templariuszom. Nie zabijaj nikogo poza twoimi celami. Wabik dymny, podążaj do celu. No, a tu cywile. I teraz tak, trójkąt, rzucanie ładunków. Jaka desynchronizacja? A musi tyle ludzi łazić? Teraz będzie desynchronizacja. Someone enjoys making traps and bombs. Be on guard. You will pay with your life.
No i co? Tamto mi kompletnie nie wyszło. Oczywiście zaraz będę wykryta, nie? Mam więcej pytań, naprawdę. Wracamy do Piri Reisa. Denerwować się znów. A co? No to jeszcze raz. Pomęczymy się. Did you know that the early Christians used to place east at the top of their maps? They assumed that heaven lay in that direction, beyond Cathay, because that is where the sun appeared every morning. What convenient simplicity, no? With heaven and earth, glass spheres in the sky, and the earth at the center of the universe. Ha! What a load of horse piss. Ah, but you are not here to philosophize. What are you looking at? I need a simple but effective means of distraction. Then this is the bomb for you. It gives a nice loud burst, luring all soldiers within earshot right to the source. Have fun. Have fun. Tak poprzednio. Piri Reis, petarda hukowa. Naucz się, jak używać petardy hukowej, dzięki której ranni asasyni mogą uciec niezauważeni. Sprowokuj przynajmniej dwa starcia pomiędzy różnymi frakcjami strażników. Tam mam rzucić. Podążaj do celu. Where is my goal? Tutaj. Teraz tam. No jak ja mam teraz ich sprowokować do walki? Ja nie wiem. O, jednak się tłuką. Opuść Regan, ale nie udało się dwóch frakcji. Oczywiście mam pozostać niezauważona, ale świetnie. Pięćdziesiąt, whatever. Have we met before? You want to get
zakończone wszystkie samouczki. No, zostały nam jeszcze dwa. Tak, Ezio, na pewno chciałam, żebyś tu zleciał. Teraz spotkamy się w miejscu, którego nie widać na mapie. A chodzi mi o... Na bank jest to wspomnienie Sofii i idziemy tam. Będzie kolejny klucz Masyapu. Mia cara, the strings of fate have drawn us together. Two Italiani, lost and alone in the Orient. Do you not feel the magnetismo? Duccio. I feel many things, Messere. Nausea above all. Is this man bothering you, Sofia? Excuse me, Messere, but the lady and I are... Oh! Oh, il diavolo in persona! Stay back! Duccio, a pleasure. Run, buona donna! Run for your life! Who was that? Un cane. He was engaged to my sister many years ago. And what happened? His cazzo was engaged to six others. Chiedo venia. So what brings you to these docks? I took a break from my work to retrieve a package, but here they claim the captain's papers are not in order. So I wait. Che seccatura. I could be here all day. Let me see what I can do. I know a few ways to bend the rules. Do you now? Si. I will meet you back at your shop. Czwarta strona świata. Dostawa Sofii ugrzęzła w biurokratycznym bagnie. Odzyska ją dla tak pięknej damy. A pełna synchronizacja? Dostań się na teren portu i opuść go, nie zwracając na siebie uwagi. Jeszcze raz to działam, bo wszystko szlak trafił. Jak ja mam tu bez wykrycia przejść? Jej precjoza są na stateczku. Damy sobie tak, na ten daszek. Ezio, naprawdę nie? My skorzystamy sobie z bombek. Naprodukowaliśmy sobie ich. To teraz cztery muszą mi wystarczyć. Tylko nie mogę cywila zabić, nie? Idź. Tych sobie wyeliminuję. To są cywile. Tam mam jeszcze. Teraz jak tam posłać?
bombkę. Jestem ciekawa, czy tam daleko dążył za bombkę. Ezio, nie gap się tu, tylko tam. No, ja nie chciałem, żebyś rzucał tam. Tutaj. No. Tamci są za daleko. To my sobie teraz w spokoju przejdziemy na statek. Szkoda, że nie mam więcej bombek. Tu są jeszcze. No, a was załatwię asasynem. Świetnie. Tam ci też są, ale są za daleko. Ezio. A oni będą mieć jakąś bombkę? Nie. Normalnie czuję się jak przy zabójstwach Savonaroli w drugim Assassin's Creed. Ten jest za daleko. No i co? I nie ma tej... Tutaj. Sofia Sartor. Perfetto. Opuść. Thank you.
Przynajmniej coś się udało. A co tutaj jest? To my się spotkamy tu na miejscu. My jesteśmy na miejscu u Sofii. Salute, Ezio. Any luck? Mademigella Sofia Sartor, Libraia, Constantinopoli. Oh no, look at the damage. Did they use this to fight off pirates? Well, so far so good. Ah, beautiful, no? This is a print of a map by Martin Walser-Müller. See here? The new lands, described by Messer Amerigo Vespucci. Or Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know claim the size of the globe has been underestimated. Incredibile. The more we learn about the world, the less we seem to know. Well, you honored your promise. Here is mine fulfilled. If we are correct, this should show you the location of the first book. I must admit, my head is swimming with the prospect of seeing these books. This is knowledge the world has lost, and must have again. Perhaps I could print a few copies to distribute myself. Or a small run of 50 or so, that should be enough. Perché ridi? Forgive me. It is a joy to see someone with a passion so personal and noble. It is inspiring. Goodness, where is this coming from? Grazie, Sofia. I will return. No i teraz chyba naprawdę mamy w końcu 100%. Mamy naprawdę dostęp do kolejnego wspomnienia Altaira. Bo tutaj mamy zadanie główne, ale na to jeszcze jest czas. I teraz trzeba zlokalizować blisko. Idziemy tu. Te miejsca są takie zagadkowe. Fajne jest lokalizowanie. I to musimy wleźć na samą górę. Dobrze mi się wydaje, że muszę wleźć na samą górę. Tak, na samą górę mamy iść. Ja nie mogę. To jest jakiś żart. Teraz wzrok orła, tak? Znaki i symbole, część pierwsza. Nieopodal świątyni Hagia Sophia Niccolò Polo ukrył księgę zawierającą informacje
o miejscu przechowywania klucza do Masjafu. Aby ją odnaleźć, musisz podążać za symbolami Polo. Akceptuj. No, i teraz trzeba... I już mamy. Tu? Nie. Tutaj. Czyli... Odzyskaj księgę. No to na Hagię Sofię trzeba wejść. No to wspinaczka. A tu nie chcesz już, Ezio. Księga Relatio de Legiatone. I to wszystko. Wieża Galata odblokowana. Teraz idziemy zobaczyć. Ale ta mapa jest nieczytelna, ja tu naprawdę nic nie widzę. I teraz nie wiem, czy to na wieży będziemy mieć kolejną wskazówkę, księgę, czy chodzi o naszą kryjówkę, gdzie to będzie tu w podziemiach. Ale to już w następnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górze, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się i do następnego. Na razie, pa!